już tradycja. Co roku w okresie świąt Bożego Narodzenia chóry dziecięce i młodzieżowe działające przy parafiach ewangelicko-augsburskich oraz chóry i chórki szkolne zapraszają do wspólnego kolędowania. W sobotę gospodarzem koncertu była Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego, zaś w niedzielę Liceum. To jest koncert, który na stałe wpisał się w tradycję cieszyńskiego kolędowania. Po raz 27 już w tym roku stajemy na deskach teatru, a w zasadzie nie my, tylko dzieci z parafii diecezji cieszyńskiej, parafii ewangelickich, które swoim wykonaniem kolęd urozmaicają nam te święta, a święta i kolędowanie w wykonaniu dzieci jest zawsze najprzyjemniejsze. To są chórki działające przy parafiach, więc mają raz w roku okazję wystąpić na deskach prawdziwego teatru, ponieważ na pewno działają przy parafiach i tam występują na co dzień, natomiast raz w roku właśnie na deskach teatru przed całą dużą publicznością mają okazję wystąpić, co zawsze jest bardzo wdzięczne i sympatyczne. Formuła pozostaje, natomiast wykonawcy nam dorastają, bo skoro 27 lat, to co po niektórzy występowali i zaczynali jako wykonawcy w dziecięcym chórku, teraz są dyrygentami, niejednokrotnie prowadzą te chórki. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.